Witam Państwa w czwartek, 6 kwietnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Hala bez dofinansowania, Misterium Sanktuarium i Ekstremalna Droga Krzyżowa. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Sąd Najwyższy rozstrzygnął trwający od kilku lat spór pomiędzy gliwickim magistratem a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sprawie finansowania powstającej hali Gliwice. Sąd pierwotnie skierował sprawę do mediacji. Nie przyniosły one jednak rozstrzygnięcia i obie strony spotkały się na rozprawie. Jej finał był niekorzystny dla Gliwic. Sąd Okręgowy oddalił żądania miasta. Gliwice złożyły apelację, która jednak została odrzucona. Ostatecznie sprawę rozstrzygnął Sąd Najwyższy. Podtrzymał on stanowisko sądów niższej instancji. Warta 325 milionów złotych budowa hali Gliwice zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta. Urząd Marszałkowski nie musi zapłacić miastu żadnych pieniędzy. Hala, choć praktycznie gotowa i wyposażona, nadal nie ma operatora. Są trzy zainteresowane firmy. Negocjacje trwają. Ich efekt trudno przewidzieć. Jednak wiadomo, że w czerwcu najprawdopodobniej budowlańcy zejdą z placu budowy. Rozpoczną się odbiory, a te potrwają kilka miesięcy. Decyzja Sądu Najwyższego dotyczy sprawy tak naprawdę sprzed 10 lat. W żaden sposób, trzeba to podkreślić, uspokoić mieszkańców, nie zagraża ani realizacji inwestycji, ani sytuacji finansowej miasta. Przypomnijmy, że kiedy w 2006 roku Hala Gliwice została uznana za jedną z trzech najważniejszych dla naszego całego regionu inwestycji, wówczas zarząd województwa zadeklarował, że Gliwice dostaną 141 milionów złotych unijnego dofinansowania. Wobec tego prace nad tą inwestycją ruszyły pełną parą. Miasto wydało wówczas ponad 7 milionów złotych na projekt obiektu. Niestety w pewnym momencie pojawiła się zaskakująca informacja, że Gliwice mogą tego dofinansowania unijnego nie dostać. Wobec tego prezydent Gliwic zapytał wtedy o zdanie mieszkańców. Czy mając tę wiedzę, że tego dofinansowania unijnego może nie być, pomimo tego mieszkańcy chcą, żeby taka hala w Gliwicach była budowana. I zostały zorganizowane szerokie konsultacje społeczne. Większość Gliwiczan, którzy uczestniczyli w tych konsultacjach, powiedziała: tak, chcemy, żeby taka hala była w Gliwicach budowana. Wielokrotnie też prezydent Gliwic podkreślał, że nasza sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że możemy taką halę zbudować bez unijnego dofinansowania. Gliwice są w bardzo dobrej obecnie kondycji gospodarczej, są jednym z najbogatszych miast w Polsce, co potwierdzają też bardzo wysokie oceny ratingowe sporządzane przez międzynarodowych ekspertów finansowych. Natomiast inwestycja, budowa hali zmierza do finału. Tu nie ma żadnych zagrożeń i miejmy nadzieję, że będzie dobrze służyła i Gliwiczanom, i mieszkańcom całej tworzącej się właśnie metropolii. Wczoraj z okazji zakończenia rekolekcji w Sanktuarium Matki Boskiej Kochawińskiej na osiedlu Kopernika odbyło się misterium przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych imienia Olimpijczyków Polskich. Uczniowie ukazali problem cierpienia i niepewności na przykładzie losów małego chłopca, zmagającego się z ciężką i nieuleczalną chorobą. Motywem głównym przedstawienia były pytania, na które nie ma odpowiedzi, i bezsilność wobec spraw ostatecznych. Za reżyserię i pracę nad spektaklem odpowiadały panie Bożena Witecy i Anna Zawierucha. W spektaklu wziął także udział zespół Royal Family pod kierownictwem pani Joanny Królewskiej. Nigdy nie stałyby się motylami. Właściwie to nie boję się nieznanego. Śmierć oznacza powrót do miejsc, gdzie było się przed urodzeniem. A ja nie mam stąd żadnych złych wspomnień. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam. Wiele złych sytuacji zostanie ci w ten sposób zaoszczędzone, a najciekawsze pytania pozostaną zawsze pytaniami. Z
Magisterium powstawało przez 2 lata, jeśli chodzi o scenariusz, natomiast w tym roku zdecydowaliśmy się i wybraliśmy obsadę. No, mamy tutaj nawet 2 obsady, dlatego że zawsze są takie wypadki losowe i to nam pozwala występować i dzielić się tym misterium z wieloma kościołami, z wieloma parafiami. Jest to dla nas wielkie święto, wielkie przeżycie dla nas, dla dzieci, takie, które wprowadzi nas w święta wielkanocne, myślę, w taki wyjątkowy sposób. Praca na planie to także praca z młodymi ludźmi. Czy z nimi się łatwiej pracuje niż z taką ciut starszą młodzieżą, czy trudniej? No, praca z młodzieżą to jest praca, z którą mamy do czynienia na co dzień. Codziennie pracujemy z młodzieżą i to są te same osoby, więc wiemy już, jak z nimi pracować. Oczywiście są różne sytuacje, ale wydaje mi się, że z każdej udało nam się wybrnąć i stąd efekt taki, który no, daje zadowolenie, w szczególności tym młodym ludziom. Nie boję. Co najmniej 40 km nocnej wędrówki w ciszy i samotności. Ekstremalna droga krzyżowa to wyzwanie dla tych, którzy nie boją się swoich słabości. W tym roku weźmie w nim udział 80 tysięcy osób z 11 państw. 7 kwietnia odbędzie się już po raz 9. Całej wędrówce towarzyszą rozważania drogi krzyżowej napisane przez zwykłych ludzi. W tej drodze krzyżowej chodzi o zmierzenie się z ekstremalnym wysiłkiem, by zapoczątkować w sobie zmianę. Tegoroczne rozważania zatytułowane Droga Przełomu podpowiadają, jak wyjść ze strefy komfortu i odkryć życie na nowo. Wczoraj w Gliwicach przed północą po pościgu policjanci z Wydziału Kryminalnego 2 Komisariatu zatrzymali podejrzanego o dokonywanie kradzieży aut w naszym rejonie. Przy podejrzanym znaleziono przedmioty służące do dokonywania kradzieży pojazdów. Policjanci zebrali dowody, że zatrzymany dopuścił się co najmniej jednej kradzieży drogiego samochodu. 26-letni mężczyzna niedawno opuścił zakład karny, w którym odbywał karę za kradzieże, m.in. aut. Sprawa należy do rozwojowych. W najbliższym czasie człowiek ten stanie przed prokuratorem i sądem, którzy zdecydują o jego dalszych losach. Za kradzieże kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.